2243 w sprawie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa i urbanistyczna 45. Wnioskuje się o uwzględnienie w projekcie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa zapisów umożliwiających budowę 50 miejsc postojowych dla samochodów wzdłuż ulicy Wawelskiej na działce nr 215/27 nr 1 Cina Nowa Huta, która to w przedłożonym dokumencie znajduje się na terenie zieleni urządzonej w jednostki urbanistycznej nr 45. Uzasadnienie. Ja pozwolę sobie odczytać to uzasadnienie, bo temat Wawelskiej pętli istnieje tylko za naszej kadencji, tylko jeszcze za poprzedniej. Tutaj dziękuję panu Michałowi za zaangażowanie, bo de facto on jest twórcą tej uchwały, uzasadnienia. Rada Dzielnicy zapoznała się z wystawionymi do konsultacji społecznych projektem studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa. Analizując zapisy i priorytetowe potrzeby na terenie Miszczyjowic, Rada wnioskuje o uwzględnienie zapisów pozwalających na budowę kilkudziesięciu miejsc postojowych przy ulicy Wawelskiej na trzecim bloku mieszkalnego, adresie osiedle Złotego Wieku 60. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do jednostek miejskich o budowę w tym rejonie parkingów. Jednakże z różnych względów, w tym zaawansowanych prac na studium istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niemożliwe było rozpoczęcie prac w maju 2012. Mieszkańcy złożyli kilkaset podpisów pod wnioskiem o zmianę MPZP, a ten po raz drugi o budowę miejsc postojowych we wskazanej lokalizacji. Z względu na wąską ulicę oraz dużą liczbę samochodów zaparkowanych w pobliżu, problem staje się dotarcie straży pożarnych podczas ewentualnego pożaru. Co więcej, w bliskiej odległości znajdują się alejki i placa. Tworzenie parkingu spowoduje poszerzenie ulicy, a także zwiększy widoczność pieszych dzieci. Chcąc dokończyć zadanie rozpoczęte 7 lat temu, Rada wnioskuje o uwzględnienie tych zapisów wyżej wymienionych w dokumencie. Odbyło się tutaj w dzielnicy spotkanie z panem wiceprzewodniczącym Filipem, który wspiera nas w prowadzeniu zmian w studium. Procedura jest jasna, zdefiniowana, bo pierwsze zmiany w studium, później studium musi być zatwierdzone przez Radę Miasta, a później my dopiero możemy, proszę Państwa, wprowadzać poprawki. Jak długo to potrwa? Ale niestety my mamy w tym momencie ręce związane. Ktoś niechcący kawałek zieleńca wprowadził jako teren zabudowy. Ten las, od lasu. Nie wiem, czy Michał coś jeszcze zaraz. To sprawa zasadnicza prowadzi do tego, że przez tą rozbujaną maszynę biurokratyczną nie możliwa budowa parkingów, gdzie mieszkańcy starali się już w 2007 roku. No i studium jest kolejną blokadą, no i chcąc jakby zabezpieczyć się przed ewentualną niemożliwością, jeszcze kolejną niemożliwością budowy tych parkingów, no wnioskujemy o wpisanie tego do studium, bo gdyby zapis pojawił się taki, że na terenie tej działki nie może być budowane nic, wtedy parkingów by w ogóle nie było, więc po prostu to jest taki jeden krok do tego, żeby te parkingi były. No jeżeli tu będą zapisy pozytywne, dopiero wtedy rozpocznie się druga ta procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która trwa też minimum 9 miesięcy, więc... Życzmy szczęścia w tej inwestycji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie, tak. Potem ze ścieżką do ścieżką. Dokładnie. I pytaliśmy ich, czy jakieś uwagi co do naszego terenu wpłynęły? Oni coś opisali na ten. Rozumiem, że były konsultacje społeczne. Były konsultacje społeczne, które wprowadzaliśmy na te proponowane. Nie, bo teraz do końca miejsca. I mieszkańcy mogą składać uwagi. Składają. I czy oni są w stanie, nie wiem, przekazać informację, że ktokolwiek wpływa na... Czy oni są w stanie na przykład informację, że coś wpływa, żeby my mogli zobaczyć, bo to jest informacja publiczna, że oni mogą nam pokazać informację, przekazać informację, że cokolwiek wpływa, wtedy my pojedziemy, żeby to wpłynęło. O to mi chodzi.
tak informacji nie mam. Rozmawiamy, ale nam się przypomina. No właśnie, nie przypomina, dlatego ale spojrzenie pismo z lipca, żeby taka informacja, nawet w medycznej kampanii, ale można to zaangażować i takim pismem, żeby, jeżeli jest taka możliwość, tak, w imieniu zarządu. Żeby na swoje formowanie o zmianach. Myślę, że to najlepsza procedura. Znaczy oprowadzonych obowiązków. Może dowiemy się z jakiej kwestii będą podstawowe w naszej dzielnicy, a nie tylko już w momencie, kiedy jest coś realizowane. Zatem proszę o przyjęcie uchwały protokołu numer 233 w sprawie zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kto jest za? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę nr 31, ale 233, łamane przez 2013 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Przechodzimy do kolejnego.